Witam w kolejnym Aceranku. Kochani bracia i siostry, przyjaciele, chcę dzisiaj zwrócić uwagę na to, z czym obcujemy, kiedy czytamy Słowo Boże. Czym ono tak naprawdę jest? Co ono mówi do nas? W jaki sposób mówi do nas? Czy potrafimy to docenić? Czy umiemy się odnaleźć przy czytaniu Bożego Słowa? A posłużę się w tym celu prologiem Ewangelii Jana. W zasadzie w tym prologu można powiedzieć, że jest zawarta cała prawda o tym, dlaczego Chrystus przyszedł na ten świat, co było prawdziwą przyczyną, prawdziwym powodem tego przyjścia, jakie są Boże oczekiwania wobec człowieka, co Bóg robi dla człowieka, jak Bóg odpowiada na modlitwy. Ja wiem, że o wszystkim nie powiemy, bo to przecież tylko około 20 minut, ale ja mam nadzieję, kochani, że was zachęcę do przeczytania chociażby tego prologu właśnie w taki sposób, jak chcę o tym powiedzieć. Posłuchajcie. Ewangelia Jana ma swojego autora, tego ludzkiego. Jest nim właśnie Jan. Jan apostoł. Jest to najmłodsza księga Nowego Testamentu. Tutaj panuje zgoda, że powstała ona pomiędzy 90 a 100 rokiem po narodzeniu Chrystusa. Jak więc łatwo policzyć, można powiedzieć, że od śmierci Chrystusa minęło lat 70, kiedy pojawiła się ta Ewangelia. To bardzo ciekawa liczba. Najbardziej pamiętamy 70 lat wygnania Izraela w Babilonie i powrót niewielkiej grupy ludzi. Przez 70 lat Jan apostoł nosił w sercu wszystko to, co przeżył ze swoim Zbawicielem. Przez 70 lat modlił się, przez 70 lat dojrzewał duchowo. W międzyczasie powstawały wszystkie inne Ewangelie, które prawdopodobnie Jan znał, a Jan milczał. Miał tyle do powiedzenia o swojej relacji z Chrystusem. Ale każda próba napisania tej Ewangelii wcześniej spełzłaby na niczym. Mijały lata, a ten człowiek nosił w sercu każde słowo, każdą myśl. Duch Święty przemawiał do niego, ale on ciągle nie pisał. Można powiedzieć, no któż jak nie on? Przecież był najbliższym przyjacielem Jezusa. Był świadkiem wydarzeń, w których nie brali udziału inni apostołowie. I ani Łukasz, ani Marek, ani Mateusz nie mieli udziału w tym, co się działo na Górze Przemienienia chociażby, w ogrodzie Getsemane chociażby. Ale Jan tam wszędzie był. Pomyślcie, kochani, jest mniej więcej 80 rok. Jan apostoł zostaje zesłany na wyspę Patmos. Nawet dzisiaj ta wyspa jest prześliczna, ale i dzisiaj jest dość pusta. Wtedy była praktycznie bezludna. Został tam skazany praktycznie na śmierć. I tam miał objawienie Chrystusa. Spisał to objawienie. Zobaczył Chrystusa w zupełnie nowy i świeży sposób. To już nie był tylko ten Chrystus, z którym rozmawiał tutaj na ziemi, to nie był już tylko ten Chrystus, na piersi którego leżał w czasie ostatniej wieczerzy. To był zupełnie nieznany mu Chrystus. Uwielbiony. On miał taki epizod z uwielbionym Chrystusem na górze przemienienia, ale nie poznał go takiego. Leżał martwy i bał się podnieść. Ale spisał objawienie. I 10 do 20 lat później spod jego ręki, spod jego pióra wyszła ta niezwykła Ewangelia, która jest
tak inna od pozostałych, a jednocześnie tak niesamowicie uzupełniająca relacje pozostałych ewangelistów. Musimy zrozumieć, że każde słowo, które znajdziemy w Ewangelii Jana, a szczególnie w prologu, z którego za chwilę będziemy korzystali, po części przynajmniej, to nie są przypadkowe słowa. W ogóle w Biblii nie ma przypadkowych słów. Ale w przypadku Jana to jest coś niezwykłego. Tu każde słowo rodziło się przez dziesiątki lat. Każda myśl rodziła się przez dziesiątki lat. I czytamy tak, na początku było słowo. I każdy, kto czyta Ewangelię, i każdy, kto zaczyna tę Ewangelię od tego zdania, jest poruszony. Bo to niezwykłe stwierdzenie, piękne. A jednocześnie stwierdzenie, które sprawia, że człowiek czuje się kompletnie bezradny. Na początku było słowo. Na jakim początku? Jakie słowo? Kolejne fragmenty Ewangelii odkrywają tę tajemnicę. Ale chcę wam coś niezwykłego przedstawić. Posłuchajcie. En arche. In o logos. Na początku było słowo. Wiecie, co przed chwilą czytałem? Ta Ewangelia została zapisana właśnie w Grece. Duch Święty zdecydował, żeby w tym języku została zapisana. Czy wiecie, że te słowa to są słowa, które stały się dlatego, że Bóg tak chciał? Sam Bóg przemawia do nas tym językiem. En arche ino logos. Na początku było słowo. Jan, który to zapisał, słyszał dosłownie w swoim wnętrzu właśnie takie słowa. To jest zdumiewające i to jest niezwykłe, kiedy otwieramy tę Ewangelię, kiedy zaczynamy ją czytać, to każde słowo ma tam swoje miejsce. Każde słowo zapowiada następne słowo. Każde jest tajemnicą, która odkrywa poprzednią tajemnicę, a jednocześnie wskazuje na tą, która nadchodzi. Ta Ewangelia jest niesamowicie spójna, ale ta Ewangelia pokazuje nam Chrystusa, którego nie da się poznać, jeśli nasze chrześcijaństwo nie jest uczniostwem w Jezusie, nie jest naśladowaniem Jezusa. W tej Ewangelii jest wszystko, czego potrzebujemy. Dowiadujemy się na przykład, że w Nim, w Chrystusie było życie, a więc rozumiemy, że nie ma życia poza Chrystusem. Dowiadujemy się, że On przyszedł na ten świat, a swoi Go nie przyjęli. Jak to jest, mówimy. Myślimy, że mamy takie czyste serca, które mają prawo powiedzieć: to jest niewłaściwe, jak można było go nie przyjąć? Ale przecież to ty i ja nie przyjęliśmy go. To ty i ja przybiliśmy go do krzyża. To twoje ręce, moje ręce trzymały gwoździe, trzymały młotek. To my mieliśmy w ręku bicz. To my pastwiliśmy się nad naszym Zbawicielem. W przekonaniu, że tak jest sprawiedliwie. Ileż razy robimy to dzisiaj również. W przekonaniu, że tak jest sprawiedliwie. Świat go nie poznał. Myśmy go nie poznawali przez wiele, wiele lat. On uczynił nam łaskę i dał się nam poznać. Pozwolił nam na to, abyśmy go poznali. Ale coś więcej tu jest zapisane. On powiedział, że ci, którzy go przyjęli, otrzymali prawo, aby stać się Bożymi dziećmi. Chodzi o tych, którzy uwierzyli w imię Jezusa, którzy uwierzyli temu słowu, które przyszło na świat. Otrzymałeś prawo. Bóg daje ci prawo. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że jesteś zbawiony, bo Bóg sobie to zaplanował i nie masz nic do powiedzenia w tej sprawie. To jest oszustwo, nie wierz czemuś takiemu. Bóg dał ci prawo, możesz z niego skorzystać lub nie. Masz prawo, które jest z łaski.
Ileż to ludzie odrzucili dobrych rzeczy w swoim życiu? Uważacie, że człowiek nie jest w stanie odrzucić dobra, które Bóg mu okazuje? Jeśli ktoś tak myśli, to jest niepoważne. Ale co jeszcze? On dał prawo, aby ci, którzy uwierzyli w Jego imię, narodzili się na nowo. Nie tylko narodzili się z krwi, z ciała, jak każdy człowiek, ale narodzili się z ducha, bo to, co jest ciałem, to, co narodziło się ciałem, jest ciałem. Ale to, co narodziło się z ducha, jest duchem. Czy wiecie, że to wszystko Bóg nam po prostu dedykuje? Te słowa są skierowane do nas, do mnie, do ciebie. Tu nie ma żadnego przypadku. Zachęcam was, drodzy, weźmy dzisiaj, jutro, przez kilka następnych dni właśnie ten prolog Ewangelii Jana. Może jako dodatek do codziennego czytania i zacznijmy czytać go duchem. Będziemy zdumieni. Będziemy zdumieni. To, co Bóg mówi w tym prorogu, rzuca człowieka na kolana. Nie masz usprawiedliwienia przed Bogiem wtedy, kiedy czytasz takie słowa, kiedy czytasz o miłości, która przychodzi na świat, o prawdziwej światłości, która przychodzi, aby wyrwać człowieka z cienia śmierci. Nie masz nic na swoje usprawiedliwienie, nie masz jednego słowa na swoje usprawiedliwienie. Wszystkie argumenty są po stronie Boga. A jednak Bóg przychodzi, jeśli uwierzyłeś, daje ci prawo. Czy skorzystałeś z tego prawa? Czy podoptałeś Boże Słowo w swoim życiu? Ileż razy już słyszałem, a to ludzie napisali. Powiem tak, jak myślę, głupcze. Głupcze ludzie piszą wiele rzeczy i wierzysz w nie. Ale kiedy za sprawą Boga powstaje Księga Życia, to ty się ośmielasz powiedzieć, że to ludzie napisali? Jesteś głupcem, jeśli tak twierdzisz. Jesteś głupcem, bo Bóg podaje ci na tacy słowo życia. A ty mówisz, nie, to mnie nie interesuje. Mam lepsze rozwiązanie dla swojego życia. Jesteś głupcem, powtórzę to tysiące razy. Jesteś głupcem, bo Biblia powiada, że głupi w swoim sercu nie ma Boga. Ta Ewangelia jest do ludzi, którzy chcą słuchać. Do ludzi, którzy chcą się zasłuchać wręcz. Którzy chcą zamknąć swoje fizyczne oczy po to, żeby otworzyły się ich duchowe oczy. Nie namawiam do żadnej mistyki, ale namawiam do tego, żebyśmy zaczęli czytać Słowo Boże tak, jak zostało do nas skierowane, czyli w duchu, bo Słowo Boże to nie tylko litera, ale to także duch. Nie traktujmy Słowa Boże jak dawni drukarze, którzy dbali o to, żeby były piękne litery, ale zacznijmy czytać Słowo Boże duchem swoim, aby nasz duch został nakarmiony, aby rzeczywiście do naszego życia przyszło prawdziwe przebudzenie, prawdziwa odnowa, aby rzeczywiście do naszego życia przyszło prawdziwe, święte, niebiańskie życie. Abyśmy nie chodzili jak głodni ludzie, grzebiąc po śmietnikach tego świata, korzystając z tego, co nam oferuje radio, telewizja, prasa, literatura różnego rodzaju, film i tak dalej. Tym się karmimy, a Słowo Boże traktujemy jak byle co. Ale ci, którzy uwierzyli Słowu, które przyszło, otrzymali prawo i skorzystali z tego prawa, aby stać się dziećmi Bożymi. Narodzili się na nowo, stali się nowym stworzeniem. Stali się pięknymi ludźmi, w Jezusie Chrystusie świętymi ludźmi. Tak, popełniają błędy, popełniają grzechy, ciągle jeszcze. Ale to już nie jest ich naturalne środowisko.
To nie jest ich sposób życia. Oni nienawidzą grzechu. To są ludzie nie z tego świata, chociaż żyją na tym świecie. To są ludzie nieba, przygotowywani przez swojego Boga, aby w całej pełni zabrali to dziedzictwo, które mają darowane jako Królestwo Boże. Nigdy nie rezygnuj. Nigdy nie rezygnuj z tego, co Bóg dla ciebie przygotował. Nie daj się oszukiwać. Bóg do ciebie mówi. Bóg chce cię podnieść do nowego życia. Bóg chce ci dać wszystko, co możesz otrzymać w Jezusie Chrystusie. Czy wierzysz w Jezusa? Czy wierzysz w Jezusa? Kiedy Biblia mówi enarche i no logos, to niewiele z tego rozumiemy, ponieważ nas nie było. Nie istnieliśmy. Ale Bóg już czynił rzeczy, które tak naprawdę dedykował takim jak ja i ty. Rozumiesz, jak wielką miłość Bóg ma do ciebie? Ale nie miej wątpliwości. Bóg jest sprawiedliwy. On nie jest tobie zakochany. On cię tylko kocha. Ale to tylko kocha oznacza, że to jest sprawiedliwa Boża miłość, niezwykła miłość. Miłość, która mówi, że nic, nikt nie wyrwie cię z mojej ręki. Czy wierzysz w Jezusa? Czy wierzysz w tego, który stał się Bożym Logosem? Który jest Bożym Logosem? Niech cię Bóg błogosławi.